15 lat, nazywam się Julian Korgol. Mówię do was pierwszy raz, odważyłem się, jest to wielki krok, więc mogę się trochę stresować. Chciałem wam powiedzieć o moim nawróceniu. Mój tata przebywał długo w pracy, gdzie się dowiedział o Jezusie. Poszedł pierwszy do kościoła, ja poszedłem drugi. Na początku chodziło tylko o to, że był tam sklepik z batonikami. Siedziałem po prostu z plecakiem jakieś 3 lata temu i po prostu jadłem sobie batonika. Nic więcej mnie nie obchodziło. W końcu byłem kilka razy już w tym kościele i mówię, no to się tak, jak mama, tata mogą zaczynać po prostu no modlić się, a w ogóle co w tym się dzieje? Ja wcześniej też byłem, chodziłem do katolickiego kościoła i byłem tam raz na 3 miesiące albo na rok. W zależności od tego, jak poszliśmy. I po prostu zawołałem w końcu do niego w tym kościele, jakby dlaczego tata i mama w ogóle modlą się, a dlaczego ja nic nie słyszę? Po zawołaniu tak po prostu chciałem, Jezu, skoro mama i tata słyszą Cię, to ja też chcę Cię usłyszeć, skoro jesteś prawdziwym Bogiem, jesteś innym. Ja zawołając tak do Niego, usłyszałem głos. Ja zacząłem po prostu się modlić, zwracałem Bogu i wierzyłem ciągle dalej. Ja po prostu zacząłem, no moje świadectwo nie jest zbyt długie, ani no takie jakieś nadzwyczajne, że byłem w depresji czy coś. Po prostu żyłem w normalnej rodzinie i miałem dużo pieniędzy, niczego mi nie brakowało.